Rozkapryszona mamuśka myślała, że ma prawo do mojego ogródka, więc doszczętnie go zniszczyła. Na tyłach domu rodzinnego mamy niewielki ogródek warzywny. Zarówno ja, jak i moja mama jesteśmy ogrodnikami. Uprawiamy cukinie, zioła, brokuły, marchew, pomidory, groszek cukrowy, rzodkiewki, paprykę, a nawet winogrona. Pewnego dnia usłyszałem hałas dobiegający zza okna znajdującego się tuż nad największą skrzynką na rośliny w naszym ogrodzie. Jako że byłem ciekaw, co się dzieje, wyjrzałem na zewnątrz i oniemiałem. Dwoje dzieci z sąsiedztwa w najlepsze grzebało w naszych plonach, obładowując ręce marchewkami i cukiniami. Natychmiast zapytałem, co u licha robią, na co odparły: mieszkamy w sąsiedztwie. Skonsternowany usiłowałem im wytłumaczyć, że to nie usprawiedliwia ich zachowania. Cudzej własności nie można sobie od tak przywłaszczyć. Kompletnie niewzruszone mruknęły. To też nasza okolica, więc możemy z nimi zrobić, co nam się tylko podoba. Po czym uciekły, zanim zdążyłem je powstrzymać. Kilka dni później miała miejsce podobna sytuacja. Zaniepokojony odgłosami dochodzącymi z podwórka, wychyliłem się przez okno tylko po to, by ujrzeć matkę tamtych dzieciaków. Wraz ze swoimi pociechami rzucała się na warzywa, niczym wygłodniałe zwierzę, pakując do koszyka wszystko, co wpadło jej w ręce. Krew się we mnie gotowała, gdy obserwowałem, jak barbarzyńsko chwyta szczypiorek, który uprawiałem, i wyrywa go razem z korzeniami. Najwidoczniej moja rodzicielka usłyszała, jak wybiegam, bo chwilę później pojawiła się przy mnie. Krzyczała, nie szczędząc im słów, ale wyglądało na to, że nic sobie z nas nie robią. Dzieci w żaden sposób nie reagowały, natomiast ich rozkapryszona mamuśka burknęła, jakby od niechcenia: wszyscy tworzymy to sąsiedztwo, a że akurat potrzebujemy jedzenia, to korzystamy, nie odrywając się od bezczeszczenia Bogu ducha winnego szczypiorka. Moja mama powiedziała jej, że wystarczyło poprosić, jednocześnie podkreślając, że ogród znajduje się na naszej prywatnej posesji. To też tylko my mamy do niego prawo. Zamiast zreflektować się nad sobą, kobieta prychnęła oburzona i szybko zniknęła z miejsca zdarzenia. Nasz starannie pielęgnowany ogródek obrócił się w proch. Cukinie zostały rozerwane na kawałki, groszek i pomidory, zdeptane i poszarpane, a krzew winogronowy, który towarzyszył nam od lat, złamany u podstawy. Przez bezczelność roszczeniowych sąsiadów, mama tamtego roku nie mogła nawet upiec swojego słynnego czekoladowego chlebka z cukinii. Nie chcąc już więcej narażać się na ataki złodziejaszków, zabezpieczyliśmy bramę kłódką, co niesamowicie oburzyło rozwydrzoną rodzinkę. Wyobraźcie sobie absurd tej sytuacji. Musieliśmy się tłumaczyć obcym ludziom, dlaczego postanowiliśmy ich powstrzymać przed wkroczeniem na teren naszego ogródka. Mama postraszyła gnojków policją i to wystarczyło, by pozbyć się ich na zawsze. Teraz nasz ogród jest znowu szczęśliwy, a my możemy korzystać z jego dobrodziejstw. Rodzice wybrali mi liceum. Wciąż powtarzają, jak bardzo są ze mnie dumni, ale ja odczuwam jedynie pustkę. Obaj moi bracia uczęszczali do szkół wojskowych. Jeden wybrał Akademię Sił Powietrznych, drugi natomiast kształcił się w Akademii Straży Przybrzeżnej. Tymczasem ja nie widzę siebie w wojsku i choć moi rodzice chcieliby, abym poszedł w ślady rodzeństwa, nie mieli zamiaru mnie do tego zmuszać. Mimo wszystko nie pozostawili mi wyboru co do liceum. Stwierdzili, że nie tylko reprezentuje wysoki poziom nauczania, ale również daje dużo możliwości i zostało sprawdzone przez moich braci. Nie zwrócili jednak uwagi na jeden drobny szczegół, a mianowicie, że bracia, w odróżnieniu ode mnie, w środowisku wojskowym czują się jak ryba w wodzie. Już pierwszego dnia szkoły zgolono mnie na łyso, a w dodatku kazano nosić mundur, czego wprost nie cierpiałem. Nie wspomnę już o nauce musztry i różnorakich regulaminach wojskowych. To wszystko to po prostu nie mój świat. Lecz najgorszy był fakt, że podczas gdy ja chodziłem tam za karę, pozostali uczniowie ze służbą w armii wiązali swoją przyszłość. Ostatnio, przy okazji weekendu rodzinnego, widziałem się z moimi rodzicami pierwszy raz, odkąd mnie porzucili. Non-stop powtarzali, jak bardzo są ze mnie dumni i jak męsko wyglądam w mundurze. Chwalili również moją nową, ultrakrótką fryzurę, przez co miałem poczucie, że nie akceptowali mnie za czasów, kiedy chodziłem do podstawówki. Miałem vibe długowłosego, alternatywnego dzieciaka. Ojciec całą tę sytuację podsumował słowami:
Wiem, że to wielka zmiana, ale koniec końców odnajdziesz się w tej szkole. Zobaczysz. Odklejona Grażyna stwierdziła, że niepełnosprawność nie jest dla młodych i nasłała policję na mnie oraz mojego psiego asystenta. Podczas zakupów spożywczych miałem nieprzyjemność natknąć się na wyjątkowo nieprzyjemną Grażynę i jej bąbelka. Na wstępie zaznaczę, że mam problemy z sercem, dlatego też nigdzie nie ruszam się bez mojego psa opiekuna. Dopiero teraz uświadomiłem sobie, jak wielki błąd popełniłem, gdy zignorowałem jego sygnał ostrzegawczy. Byłem przekonany, że domaga się kanapki, którą akurat jadłem, ale się pomyliłem. Skończyłem z zawrotami głowy i zadyszką, przez co musiałem usiąść w rogu sklepu. W tym czasie moja sunia ugniatała mi ręce oraz nogi, chcąc pobudzić układ czucia głębokiego. Na podłodze musiałem spędzić jakieś 10 minut. Jestem bardzo wdzięczny pracownikom za opiekę, jaką mnie otoczyli. Nie dość, że dostałem butelkę wody, to cały czas ktoś podchodził do mnie, aby sprawdzić, jak się czuję. W każdym razie cyrk zaczął się, kiedy córka tytułowej Grażyny namierzyła mnie z daleka i wpadła w histerię. Okazało się, że powodem, dla którego płakała, był mój pies. Nie powiem, częściowo rozumiem, dlaczego mogła się go wystraszyć. Towarzysząca mi sunia rasy, Cane Corso, była dość pokaźnych rozmiarów. W końcu ważyła 52 kg. Poza ostrzeganiem przed atakami choroby i reagowaniem na nie, ułatwia także swobodne poruszanie się w przestrzeni. Co prawda, psy tej rasy nie są raczej szkolone na opiekunów, ale ona miała naturalną tendencję do asystowania człowiekowi. Kupiłem ją z zamiarem posiadania pupila, a zyskałem tak bardzo potrzebnego mi pomocnika. Rozwydrzona kobieta, zamiast wyjść ze sklepu ze swoim przerażonym dzieckiem, nasłała na mnie policję. Kiedy funkcjonariusze zjawili się na miejscu, zaczęła wrzeszczeć w niebogłosy, że jestem za młody na bycie niepełnosprawnym. Co za tym idzie, na pewno udaję. Jej zdaniem nie miałem nawet prawa przebywać z psem w pobliżu jedzenia i to jeszcze w zamkniętym pomieszczeniu. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego? Ano dlatego, iż jestem Azjatą, więc idąc tokiem jej rozumowania, to ja ściągnąłem na wszystkich pandemię. Dodała również, że najlepiej gdybym zostawił w domu swojego kundla, bo tam jest właśnie jego miejsce. Wystarczyło jedynie spojrzeć na specjalną kamizelkę mojego czworonoga, by wiedzieć, że zabieranie go ze sobą w miejsca publiczne nie było moim widzimisię. Na szczęście policjanci nie robili problemu. Obejrzeli jedynie mój certyfikat psa asystującego i wyprowadzili kobietę na zewnątrz. Przez najbliższy rok nie będę musiał oglądać jej irytującej gęby, ponieważ kierownik Walmartu zakazał jej wstępu do sklepu. Bardzo się z tego powodu cieszę. Rozwydrzona mamuśka przerwała cudze wesele tylko po to, by cała sala zaśpiewała 100 lat jej dorosłemu synalkowi. Historia ta wydarzyła się na weselu mojej przyjaciółki, którym uczestniczyłam tego lata. Para nowożeńców nie miała nawet pojęcia, co za ich plecami uknęły dwie rozwydrzone jędze. Matka jednego z gości, Grażyna numer jeden, oraz matka pana młodego, Grażyna numer dwa. Świeżo upieczone małżeństwo ledwo skończyło kroić tort, gdy obie panie mrugnęły do siebie porozumiewawczo i zasygnalizowały DJ-owi, aby zatrzymał muzykę. Następnie Grażyna numer jeden poprosiła wszystkich zebranych na sali o zaśpiewanie 100 lat swojemu 38-letniemu synowi. Na twarzach państwa młodych malowało się ogromne zmieszanie, jak i wściekłość. Nawet sam solenizant wydawał się zaskoczony całą sytuacją, tak więc zgaduję, że miała to być niespodzianka. Zażenowana wygarnęłam matce mężczyzny, że gdybym była na jego miejscu, zapadłabym się ze wstydu pod ziemię. Nie omieszkałam również dodać, że odwracając uwagę od nowożeńców, zachowała się jak samolub. Kobieta odpowiedziała mi z uśmieszkiem: nikt nie pytał cię o zdanie. W tamtym momencie zorientowałam się, że gadam do ściany, tak więc szybko odwróciłam od niej wzrok, nie ciągnąc dalej tematu. Rozkapryszona sąsiadka zwyzywała mnie za obnażanie się przy jej wnuku. Do mojej sąsiadki wpadł ostatnio syn ze swoją rodziną. Warto wspomnieć, że jest ona jedną z tych osób, które najpierw zaglądają nam przez płot, by potem wysyłać setki wiadomości z pretensjami, że śmiemy mieć chwasty na swojej posesji. Ostatnio zadzwoniła do mnie w przypływie złości. Przez 10 minut obrzucała mnie błotem za to, że rzekomo chodzę na go po ogrodzie przy jej wnuku, nie dając mi nawet szansy na dojście do słowa.
Dopiero pod koniec rozmowy zapytałam ją, kiedy to niby było, ponieważ nie pamiętam, żebym kiedykolwiek wyszła za drzwi bez ubrania. Najwidoczniej musiała mnie podglądać, jak rozwieszałam pranie w stroju na siłownię i założyła, że nie mam na sobie nic poza bielizną. Przyznaję, nie należę do grona drobnych kobiet, ale stale pracuję nad pozytywnym nastawieniem do własnego ciała. Dlatego właśnie zaczęłam nosić ciuchy, w których czuję się dobrze. Sąsiadka jednak zakazała mi ubierać się tak wulgarnie. W przeciwnym razie zgłosi mnie na policję za publiczne obnażanie się. Słysząc tak absurdalne oskarżenia, najzwyczajniej w świecie wybuchnęłam śmiechem i się rozłączyłam.